Zanim zaczniesz oglądać, nie zapomnij zostawić subskrypcji. To bardzo pomaga w rozwijaniu kanału. Z góry dzięki za pomoc. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na kolejną rozmowę z człowiekiem rynku. Ja nazywam się Piotr Zając, a dziś moim gościem pan Piotr Kuczyński, analityk w domu inwestycyjnym Xelion. Dzień dobry panie Piotrze. Dzień dobry Państwu. Nagrywamy ten materiał w czwartek po południu i tak się składa, że jesteśmy świeżo po decyzji Fedu, który stóp nie zmienił i utrzymał scenariusz 3 obniżek w tym roku. Projekcja inflacji tej bazowej na ten rok została jednak podniesiona, podobnie jak te stopy docelowe na 2025-2026. No trochę tak jakby ten wydźwięk był jastrzębi, a mimo to wczoraj S&P 500, nowy rekord historyczny, dolar w dół. Panie Piotrze, skąd taka reakcja rynków? Czy tam jednak coś było gołębiego? A widzi pan, jak widać, ta konferencja prezesa i ta decyzja i komunikat zostały odebrane niejednoznacznie. Bo na przykład mój kolega z Xeliona, Kamil Cisowski, mówi, że to był komunikat absolutnie gołębi. Ja twierdzę, że lekko jastrzębi. No i jak pan widzi, a rynki sobie wybierają, a ponieważ tu mamy hossę, więc sobie wybrały oczywiście lepszą wersję, czyli gołębiość. Zresztą kurs euro-dolar zanurkował, czyli wzrósł, dolar się, dolar stracił, rentowność obligacji spadła, indeksy mocno wzrosły, no wszystko było tak, jakby to było bardzo gołębie przesłanie. Dlaczego ja twierdzę, dopiero od tej strony, że jednak było to delikatnie jastrzębie przesłanie? No cóż, dlatego, że jak się spojrzy na wykres kropkowy, tak zwany dot plot po angielsku, czyli wykres poglądów ludzi z Komitetu Otwartego Rynku, no to widać, że w tej chwili 9 z nich uważa, że będą obniżki, 3 obniżki, 1, że będą 4 obniżki, czyli już jest ich 10, tych bardziej gołębich. 9 uważa inaczej. 5 uważa, że będą tylko 2 obniżki, 2, że będzie 1 i 2, że żadnej nie będzie. No i w tym momencie, skoro jest 10-9, no to zmiana poglądów jednego z tych ludzi spowoduje, że może być 9-10, a tak nie było w grudniu, wtedy kiedy żeśmy ten wykres kropkowy też oglądali. W związku z tym dla mnie jest to lekko jastrzębie. Owszem, są te gołębiości, mianowicie spowolnienie sprzedaży obligacji, które nagromadził Fed na swoim bilansie. No to jeżeli spowolnione jest tempo, to tak jakby mniej restrykcyjna polityka monetarna była, to nie ulega żadnej wątpliwości. Nieco dziwne jest to, i dla mnie to też jest raczej jastrzębie niż gołębie, to, że Fed kompletnie, ale to zupełnie, absolutnie nie dostrzegł tego. Tego ja nie rozumiem. I nawet mój kolega, który właśnie, jak powiedziałem, ma inny odbiór tego posiedzenia i tego komunikatu, też tego nie rozumie. Tutaj obydwaj jesteśmy w mamy zagadkę. No, dlaczego Fed nie dostrzegł tego, że poszczególne dane makro publikowane w styczniu, lutym, nawet marcu, są bardzo słabe, jeżeli chodzi o gospodarkę amerykańską. Gdyby to dostrzegł, gdyby on temat się zająknął, no to byłoby bardzo gołębie przesłanie, ale on tego nie zauważył. W związku z tym to mnie bardzo dziwi. No wydźwięk był taki, jak Państwo widzieli, znaczy wydźwięk, skutek był taki, jak Państwo widzieli, że lud inwestycyjny doszedł do wniosku, że no jest cudownie, wspaniale, będą 3 obniżki. Przecież on o tym mówił, ile to było, 2-3 tygodnie temu, kiedy wypowiadał się przed komitetami Senatu i Komitetem Izby Reprezentantów, to takie półroczne jego zeznania, i którym wyraźnie powiedział na jedno z pytań, że według niego stopy w tym roku powinny spadać i spadną. Tak wyraźnie powiedział, więc to, że on powtórzył wczoraj, że właściwe będzie obniżenie stóp w tym roku, w pewnym momencie, nie powiedział kiedy, że wszystko zależy od danych makro kolejnych nadchodzących, no to według mnie niczego nie zmienia. Ale jak powiedzieliśmy sobie już tutaj, ważna jest reakcja rynku, a nie moje widzimisię.
Jak mawiał klasyk, rynek ma zawsze rację. No i a, tak się... a nawet jak nie ma racji, to i tak ma rację, bo idzie w tym kierunku, w którym chce iść. No i tak się składa, że wczoraj ewidentnie na północ Wall Street, no i my czwartek też zaczęliśmy bardzo optymistycznie. WIG20 w tych początkowych taktach handlu plus 2%. No i właśnie moje pytanie, bo tak się składa, że spotykamy się co kwartał i zawsze podpytuję pana o pańskie przewidywania, przeczucia, prognozy na ten kolejny kwartał. W tym przypadku to będzie kwartał numer 2. Jesteśmy w tej chwili, jeśli chodzi o te główne indeksy, WIG20, MWIG, SWIG w takim układzie korekty krótkoterminowej. No i pytanie, czy uważa pan w związku z tym, co się obecnie dzieje, że ten drugi kwartał przyniesie nam kontynuację hossy i zobaczymy nowe szczyty tego trendu na tych głównych indeksach na warszawskiej giełdzie? To jest 2,5% w tej chwili już do góry, 2400 punktów. Korekta skończyłaby się, gdybyśmy przekroczyli 2470-80, bo tam w lutym dotarł indeks. I ja zakładam ciągle, nie wiem, czy to pan na mnie wymusił, ktoś na mnie wymusił, ktoś z mediów. No bo ja nie lubię mówić o poziomach, naprawdę nienawidzę z oczywistych powodów, bo jest 99% prawdopodobieństwa, że człowiek, to nie znaczy, że ja, każdy człowiek się pomyli, jak będzie mówił o jakimś poziomie. Albo na plus, albo na minus, zawsze będzie to inaczej. Tylko i wyłącznie cud i totalny przypadek może sprawić, że dokładnie tak będzie, jak ktoś powie. No ale wracając do tematu, ja powiedziałem, zmuszony już do kogoś, żebym powiedział jakiś poziom, no to rzuciłem 3000 punktów, więc będę się tego trzymał. I to już w drugim kwartale? Nie, nie, no nie, nie, no nie, nie przesadzajmy. Do tej końca, do końca roku. To i tak bardzo dobrze. Nie przypominam sobie, żebym słyszał już te prognozy u mnie, więc chyba zwalił. Chyba nie u mnie. Natomiast chciałbym jeszcze kontynuować ten wątek w tym sensie, że ten drugi kwartał, no on często tak statystycznie mówi się, że wtedy zaczyna się to sell in mind, go away. No ale powiedzmy, że to jest jakieś zjawisko statystyczne, nie zawsze się sprawdza, tak jak na przykład w zeszłym roku, bo tam mieliśmy w marcu w ogóle dołek i potem znowu hossa do wakacji. Ale moje pytanie, czy jakieś czynniki fundamentalne, makroekonomiczne są u pana na radarze, które mogłyby tę hossę zatrzymać właśnie w tym drugim kwartale? Oprócz normalnego zużycia, czyli po prostu tego, że rynki zabrną tam, gdzie już będzie widać, że musi być korekta, korekta, nie koniec hossy, to podkreślam, to na razie nic takiego nie widać. No, można dopatrywać się w nieruchomościach komercyjnych w Stanach Zjednoczonych dużych problemów. Czy one będą tylko lokalne, czy przeniosą się na cały rynek? Na razie nic na to nie wskazuje, chociaż tam są napięcia dosyć spore, więc to jest jakieś zagrożenie. No i z drugiej strony z kolei te pogarszające się dane makro, których Fed nie chce widzieć albo nie widzi, nie wierzę, żeby nie widział, nie chce widzieć, czy nie sprowadzą na gospodarkę amerykańską mimo podwyższenia prognoz. Fed powiedział, że właściwie średni wzrost, uśredniona prognoza zmieniła się z grudnia. W grudniu zeszłego roku to było 1,4 wzrost PKB w tym roku, a teraz już jest 2,1. Naprawdę spory ruch do góry, mimo tych pogarszających się danych, więc może Fed wie po prostu coś więcej niż to, co dociera na rynek. No ale jeżeli to będą się te dane pogarszały, no można obawiać się tego, że wejdzie gospodarka amerykańska w fazę stagflacji, czyli dość wysokiej inflacji, chociaż 3,2, no to trudno uznać u nas za wysoką, no ale oni uważają, że 2% i tyle, że 2% ich interesuje, a 3,2% za dużo. Więc dość wysokiej inflacji i spowolnienia gospodarczego. Jakie jest prawdopodobieństwo takiego scenariusza? Ja bym powiedział, że góra 25%, ale obserwować to trzeba. Panie Piotrze, chciałbym teraz przejść do kwestii bieżących, może mniej związanych z giełdą, ale pewnie pośrednio też. Bo dziś rano ujawniono listę 8 zarzutów wobec Adama Glapińskiego we wniosku o postawienie go przed Trybunałem
stanu. Zerknąłem sobie na pańskiego Twittera, bo widziałem, że pan nie zgadza się definitywnie z numerami 1 i 6, czyli numer 1 dotyczy skupu aktywów od PFR i BGK w czasie pandemii, no a ten drugi, numer 6, to dotyczy tego, że prezes NBP-u miał niby wprowadzić w błąd ministra finansów w kwestii wyniku banku jakoś na jesieni tamtego roku. Dlaczego pan się nie zgadza i co z pozostałymi numerami? No tak, ja mogę powiedzieć w ten sposób, że bezdyskusyjnie zgadzam się z parametrami, z punktem numer 8. To uchybienie nakazowi apolityczności prezesa NBP. No za to można go ścigać, można, no bo wszyscy wiemy, jak prezes się wypowiadał, wszyscy wiemy, że kochał Prawo i Sprawiedliwość, że nienawidził wręcz opozycji, która była wtedy opozycją, teraz rządzi. To wszyscy wiemy, prezes tego nie ukrywał. Niestety wszyscy to krytykowali, ja również. I za to można próbować go podpociągnąć. Dlaczego próbować? Dlatego, że to jest bardzo cenne. Dzisiaj słuchałem senatora Borowskiego, który wypowiadał się w TOK FM-ie. No i mówił to, co ja też myślę, że to jest ocenne niestety i to nie ma paragrafu, który można go pociągnąć. Tam oczywiście się powią, ludzie się, ci, którzy składali wniosek, ewidentnie liczą na to, że Polacy po prostu nie zerkną do konstytucji, nie zerkną do przepisu, zobaczą, a tutaj apolityczność i już. No ale ja zerkam jednak, bo jeżeli się w tymże punkcie odnosi do artykułu 227 i ustęp 4 Konstytucji. Teraz ja czytam ten artykuł 227. Co w nim jest? Prezes Narodowego Banku Polskiego nie może należeć do partii politycznej? Nie należy. Związku zawodowego? Nie należy. Ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu. No i tu się zaczyna cała zabawa. Co to znaczy zgodność jego urzędu? Szeroko bardzo. No bardzo szeroko i naprawdę jeden powie, że o co wam w ogóle chodzi. No zachował się bardzo godnie, a drugi powiedział, że absolutnie naruszał. Bardzo trudna sprawa, super zabawa dla prawników, ale jak powiedziałem, od strony politycznej prezes naprawdę zasłużył sobie, żeby go za uszy wytargać, o tak mogę powiedzieć. Za to punkt pierwszy. Czyli to, że i w tym punkcie pierwszym twórcy tego nieszczęsnego, niestety nieszczęsnego według mnie wniosku, stworzyli to, o czym ja mówiłem, że jeżeli postawicie taki zarzut, to musicie postawić zarzut również o powstanie zorganizowanej grupy przestępczej. I ja nie żartuję, to jest jak byk napisane w tym wniosku. Działając wspólnie i w porozumieniu z przedstawicielami Rady Ministrów, czyli rządu, przedstawicielami PFR-u, BGK oraz niektórych banków, inicjował, uczestniczył w podejmowaniu i tak dalej, czyli grupa przestępcza. No, naprawdę ośmieszamy się, w tym momencie się ośmieszamy, po prostu. No poza tym tutaj też oczywiście, bo to chodzi o to kupno obligacji w czasie pandemii. Gdyby nie było tego kupna obligacji, no to byłoby naprawdę trudno i myślę, że gospodarka nieźle by siadła. Poza tym wszyscy robili, na całym świecie to wszyscy robili, a my mamy karać za to prezesa Glapińskiego. No to jest nieporozumienie kompletne i totalne. A już zupełnie, ja nie wiem, kto formułował te wnioski. Zupełnym nieporozumieniem jest to, na co się powołują państwo tworzące ten wniosek. Powołują się otóż na konstytucję, artykuł 220 ustęp 2 oraz ustawa NBP, artykuł 3 ustęp 1. No więc patrzymy sobie, co w nich jest. Jeżeli pan pozwoli, to ja to przeczytam, jest króciutkie bardzo. Artykuł 220 ustęp 2. Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w Centralnym Banku Państwa. Nawet dla niewprawnego i nieznającego prawa człowieka to widać, że jaki to jest nakaz. Nakaz dla rządu i Sejmu, że nie może w ustawie budżetowej czegoś takiego wpisać, że będzie zaciągał pożyczki w NBP-ie. Nie ma słowa o NBP-ie, naprawdę, uwierzcie mi państwo. A drugie, ustawa o NBP. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymywanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP. No gdzie tu jest zakaz kupowania obligacji od banków?
No przecież a taki zarzut się stawiam. Przecież to jest totalny absurd. No i w końcu mamy ten nieszczęsny zysk. Ten nieszczęsny zysk, czyli punkt szósty, że wprowadził błąd ministra finansów przez opracowanie projektu ustawy budżetowej w 2024 roku poprzez bezpodstawne udzielanie pisemnej informacji o prognozowanej wpłacie do budżetu zysku NBP w wysokości 6 miliardów. Po sytuacji, gdy według aktualnych na ten dzień danych i prognoz NBP miał stracić 17 miliardów. To jest totalny, to już jest taki absurd, że naprawdę aż głowa boli, dlatego że po pierwsze prognozowane, to znaczy nie obiecywane, a prognozowane, czyli ktoś mówi, że no na dniu dzisiejszym wydaje mi się, że będzie to 6 miliardów złotych i to był sierpień. A ja bym chciał bardzo zobaczyć te aktualne dane i prognozy NBP, które mówiły o 17 miliardach strat NBP-u. Nie wierzę w to kompletnie, ale to zupełnie kompletnie, bo w sierpniu, a już na pewno we wrześniu, nikt nie mógł przewidywać, że umocni się złoty tak bardzo do końca 2023 roku, tak bardzo, że powstanie z tego duża strata, bo rezerwy walutowe zostaną pomnożone przez mniejszą wartość za euro czy za złote, za dolara i powstanie z tego strata. W związku z tym no, to jest naprawdę totalny i absolutny, zupełny absurd. Ja nie wiem, po co oni się wygłupiają wpisując takie rzeczy. To jest po prostu denerwujące. I no właśnie, i te 6 miliardów, aha, jeszcze jedno. Jeżeli już takie coś piszemy, to może, ja niechętnie to robię, bo ja powiedziałem, że przez pół roku nie będę krytykował za bardzo tego rządu, chociaż jak widać, nie jestem w stanie się opanować, no trudno. Że jeżeli już takie coś piszemy, to ja bym, to należały postawić zarzuty ministrowi finansów, naszemu, Domańskiemu. Dlaczego? No dlatego, że modyfikował budżet w ostatnich dniach 2023 roku i on nie prognozował. On wiedział, że strata banku będzie potężna z powodu umocnienia złotego, a i tak w budżecie zachował te 6 miliardów złotych i teraz mówi, że o to, bo mu obiecywano w sierpniu. Czy to jest poważne w ogóle? No i tyle chyba na ten temat. Myśli pan, że, no bo to brzmi tak, no bardzo, nazywając to dyplomatycznie, nieprofesjonalnie. No właśnie, no, prawda? Ma pan rację, to brzmi nieprofesjonalnie. Pytanie, czy to jakoś zniszczy nasz wizerunek na arenie międzynarodowej, czy nikt się tym raczej nie przejmuje, nie patrzy na to? Mam na myśli postrzeganie NBP, no ale też naszej waluty, złotego, no i też oczywiście giełdy warszawskiej. Czy to raczej nie dochodzi tak daleko? Po pierwsze, na szczęście minister finansów, pan Andrzej Domański, powiedział, że on w ten temat nie wchodzi, nie będzie dyskutował, on nie będzie się wadził, zostawia to innym politykom. Całe szczęście, że Ministerstwo Finansów w tym czymś nie bierze udziału, bo to pozostałe punkty są dyskusyjne. Tam można wyciągnąć prezesowi pewne rzeczy i są dyskusyjne, na pewno. Nie wiem, czy to Trybunał Stanu, czy to prokuratura, czy to, tego nie wiem, nie jestem prawnikiem, ale no, jak mówię, po co, żeby mówiąc już literacko, a nie slangami, jakimiś brzydkimi słowami, po co umieszczać punkty, które są kompletnie bezsensowne i które, jak człowiek spojrzy w cytowane przepisy, okazuje się, że one mówią o zupełnie czymś innym. No dobra, nie będę się ekscytował. Dlaczego rynki tak reagują? No właśnie po skończeniu naszej rozmowy będę dla Money.pl pisał króciutki tekścik na temat, dlaczego rynki nie reagują. No więc myślę, że dlatego rynki nie reagują, rynek złotego, przecież walutowy, kompletnie. W ogóle jakby nie widział tej zawieruchy, która się zbliża. Po pierwsze, przez pół roku rynki były przygotowywane do takiego ruchu, no bo to było w tych 100 konkretach przedwyborczych Platformy. Wszyscy mówili, że Glapiński zostanie przed tym Trybunałem Stanu postawiony. To po pierwsze. Po drugie, w związku z tym rynki miały czas się przygotować. No i jak już padło, no to trochę. Zobaczymy. Po drugie, wcale nie jest pewne, czy to przejdzie przez Sejm. Na przykład dzisiaj czytałem pani Paulina, ona chyba jest, Matysiak w każdym razie,
z partii Razem powiedziała, że to jest chucpa i że ona będzie głosowała przeciw. No nie wiem, czy tylko pani Matysiak, czy więcej lewicy, no bo to trzeba zebrać przynajmniej ponad połowę Sejmu przy obecności przynajmniej 50%. No jeszcze jest ta nowa, zaraz, nowa kwestia. Zaraz o tym powiem. Według niby obecnych przepisów to tak trzeba. Więc jeżeli na przykład Razem czy Lewica się wyłamie, no to może tego nie być. W związku z tym po co rynki mają teraz reagować, kiedy będzie jakaś tam Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, wniosek tam pójdzie i ugrzęźnie zapewne na wiele miesięcy. Będą przesłuchania świadków, no jakie cuda. Więc po co reagować? Zobaczymy. No i słusznie, i zobaczymy. To po trzecie, to jest to, o czym pan mówi. Ciało obradujące, jak pan widzi tak obrazowo o tym mówię, ciało obrazujące w budynku Trybunału Konstytucyjnego uznało, że przepisy mówiące, że wystarczy ponad połowa głosujących przy obecności minimum 50% w Sejmie, żeby postawić prezesa przed Trybunałem Stanu, no w związku z tym wtedy następuje automatyczne jego zawieszenie. No i to zostało przez tenże Trybunał, zwany Trybunałem pani Przyłębskiej, zostało po prostu anulowane, tak można powiedzieć, że nie, że musi być 3/5. No w związku z tym załóżmy, to wszystko przejdzie i że Sejm zbierze tą nieco ponad połowę, załóżmy. No to oczywiście rząd powie, że Glapiński jest zawieszony, a Glapiński powie, że absolutnie nie, no bo nie było 3/5, a 3/5 się nie uda zebrać. I będzie dalej urzędował. No i co? Rząd wyprowadzi, nie wiem, posadzi tam kogoś w gabinecie Glapińskiego, że pilnował, że on jest zawieszony? No chyba nie. W związku z tym nic się z tym nie stanie. No dobra, załóżmy, że to jakoś przeszło, też naprawdę Glapiński jest zawieszony, albo, co niektórzy sugerują, będzie miał tego potąd, co nie jest wykluczone i poda się do dymisji po prostu. No ale wszyscy ludzie jego zostaną w tym banku, przecież tam się nic nie zmieni. W związku z tym, oprócz wywołania wojny z NBP-em, rząd nie osiągnie nic, oprócz słabego sukcesu pod tytułem jeden z konkretów żeśmy spełnili, prawda? No i nic więcej. Bardzo, bardzo mało sensowne to jest według mnie. No ja osobiście tego nie pochwalam. Ja od dawna mówiłem, że za działania polityczne należałoby próbować go postawić przed Trybunałem Stanu, chociaż jak też powiedziałem, nie będzie to wcale takie łatwe. Ale te niektóre z tych punktów są naprawdę bezsensowne. Skoro mówimy już o 100 konkretach i też wspominał pan o ministrze Domańskim, to chciałbym zapytać o te propozycje zmian w podatku Belki. Miała być kwota wolna od podatku równa 100 tysięcy złotych. Okazało się, że to 100 tysięcy będzie tylko bazą, a tak naprawdę będziemy sobie mogli, znaczy to według wstępnych zapowiedzi, odliczyć sobie od, nie odliczyć, tylko zwolniona z podatku będzie kwota te 100 tysięcy razy mnożnik, którym jest stopa depozytowa NBP-u z trzeciego kwartału. No nie wiem jeszcze jaka będzie w trzecim, w tym momencie to jest 5,25, czyli zmierzam do tego, że to jest jakieś 5 tysięcy złotych versus 100 tysięcy. Jak tak, pan odebrał tę decyzję? 5250, ale podatek z tego to jest 997,50 zł. I to jest ta ulga prawdziwa. Niecały 1000 zł odjęty z podatku, prawda? Bo to jest ulga. No, tak. Nie będzie opodatkowane 5000, 5250, a od tego 19% to jest 997,50 zł. No to jest oczywiście śmieszne. Oczywiście zostało wykpione i zbulwersowani byli inwestorzy, jak widziałem na Twitterze. No, się wcale nie dziwię, no bo to jest naprawdę bardzo niewielka ulga. Jakieś rozwiązanie usiłuje, mimo trudności budżetu, usiłuje minister finansów z siebie wydać, że tak powiem, czyli zaproponować. Też nie w terminie, bo powiedział do końca lutego, to wcale nie było do końca lutego, było później, miało iść do konsultacji, poszło od razu na Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.
No więc takie ruchy mi się nie podobają, a sam pomysł, no ruch w dobrym kierunku, tak mogę powiedzieć, ale ja jak zawsze mówię o tym, że ja bym zwolnił z podatku Belki i to nawet całości. Aha, i to jest, trzeba jeszcze rok trzymać, trzeba pamiętać te lokaty czy tam zakup inwestycji, żeby uzyskać to zwolnienie. Więc ja bym poszedł w kierunku zwolnienia z podatku Belki całkowitego obligacje Skarbu Państwa kupione i trzymane dłużej niż rok. O tak bym poszedł, w tym kierunku bym poszedł. Zawsze przy okazji mówię, to jest w moim własnym interesie również, bo ja mam ich, no trochę ich mam, tych obligacji. Ale wtedy moglibyśmy zadłużać Polskę w kraju, a nie za granicą, jak się chwalił pan minister, że super sukces osiągnął 8 miliardów dolarów obligacji sprzedał w dolarach. No słabe to było, bo nawet ludzie, którzy niespecjalnie pewno znają się na ekonomii, go krytykowali za ten super sukces. No, a nie byłoby takiego sukcesu, gdyby Polacy to kupili, a naprawdę Polacy mają pieniądze, żeby takie wyniki, jeżeli chodzi o kupowanie obligacji Skarbu Państwa. A nie ma pan też takiego wrażenia, bo też się spotkałem z takim fajnym komentarzem pod jednym z moich filmów, że u nas nie można zrobić prostego rozwiązania, tylko jak już była propozycja, to mamy tak naprawdę trzy zmienne, bo mamy jakąś kwotę bazową, mamy do tego stopę depozytową jeszcze liczoną od trzeciego kwartału, żeby sobie ktoś musiał o tym pamiętać, i tam jeszcze padła zapowiedź tego, że to w przypadku tych inwestycji nielokacyjnych, nieskarbowych, byłby jeszcze być może jakiś mnożnik, tak, do tego dodatkowy. No więc to tak brzmi trochę jak mnożenie bytów ponad konieczność. Nie ma pan takiego wrażenia, że to tylko komplikuje sprawę i ludzi zniechęca? Tak, niewątpliwie tak. Przy czym ja myślę, że to było, próbuję wytłumaczyć ministra i cały rząd zresztą, bo to przecież pan premier Tusk za całość odpowiada, że oni chcieli dać jakąś w miarę wyraźną ulgę tym, którzy mają niewielkie oszczędności. No bo umówmy się, ja wiem, że dla większości ludzi 100 tysięcy złotych to jest bardzo dużo, ale dla ludzi majętnych to są znikome oszczędności. No taka jest prawda. Więc dla tych, którzy mają właśnie te niewielkie oszczędności i gdzieś tam inwestują, no to taka ulga jest jakimś czymś, prawda? I czymś, co można powiedzieć, że rzeczywiście tego podatku praktycznie nie będzie. No i tyle. No i o to chodziło ministrowi. Minister wie, że ma problemy z budżetem. Wiceminister Neneman przecież to przyznał, że są problemy i trzeba się skrobać po głowie, żeby pieniądze zdobywać. Stąd ta podwyżka VAT-u na żywność. No i tyle. No i zaproponował minister coś, co się nikomu nie będzie podobało, no ale odhaczony punkt w konkretach jest. Dobrze, to zostawmy może kwestie polityczne i na koniec chciałbym jeszcze poruszyć bardzo gorący temat z początku tego tygodnia i końca tamtego, czyli Hindenburg Research kontra LPP. Pytanie pierwsze do pana. Czy ta poniedziałkowa konferencja spółki odzieżowej, ona przekonała pana, że amerykańska firma po prostu rzuciła bezpodstawne oskarżenia? Ja słuchałem tej konferencji, oglądałem też, prezesa nie oglądałem z oczywistych powodów, prezes stara się nie upubliczniać swojego wizerunku. Mnie przekonała, no tak mogę powiedzieć, mnie przekonała, a to, że Hindenburg Research mówi o jakichś 750 milionach dolarów przez Kazachstan idących w zeszłym roku, kompletnie mnie nie przekonało, dlatego że cała sprzedaż LPP w zeszłym roku to było ponad 12 miliardów złotych. 750 milionów dolarów w zeszłym roku to byłoby jakieś 3,5, nawet więcej miliarda złotych. Z tego wniosek, że 1/3 prawie, że musiały przechodzić przez Kazachstan. Obśmiał to prezes i ja się od razu uśmiałem też, widząc to zestawienie, bo to jest totalna bzdura. Więc ja nie wykluczam, że gdzieś tam Hindenburg miał jakąś rację, ale chyba po raz pierwszy podczas tych swoich ataków na różne spółki, bo przecież LPP nie jest pierwszą, a nawet wczoraj zaatakowali jedną ze spółek w Stanach Zjednoczonych. Nazwy nie zapamiętałem, ale Equinix.
O, właśnie, tak, że niby mówią, że używają sztucznej inteligencji, a nie używają. Okej, nieistotne, zapomnijmy. W każdym razie ja mam wrażenie, że zazwyczaj LPP odnosi sukces, nie tylko finansowy, bo od strony jakiejś etyki biznesu, to mnie się to bardzo nie podobało, ale to bardzo, 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 bo jeżeli ktoś robi taki raport, otwiera krótką ekspozycję, potem przed sesją i to przed sesją z wygasaniem kontraktów na WIG20 w tle, czyli mogli jeszcze zarobić na kontraktach, ogłasza coś, żeby zarobić, no to jest takie sobie. Zupełnie inaczej to wygląda, jak dziennikarze publikują raport, który pokazują jakieś tam właśnie niedociągnięcia danej spółki i nie inwestując. To jest inna sytuacja. To takie działania mi się kompletnie nie podoba. Ale to jest kwestia etyczna, etyka, to ja tak zawsze mówię, to nie matematyka, każdy ma swój zestaw reguł. To jeszcze dopytam w tej kwestii, bo Grzegorz Zalewski na swoim blogu, on pisał trochę szerzej o całym tym. Tak, wiem, widziałem, ale aczkolwiek nie czytałem, bo stwierdziłem, mimo że szanuję pana Zaleskiego, to stwierdziłem, że nic bardzo sensownego nie da się tutaj powiedzieć. Ale to ja tylko dopytam o taką kwestię, bo on stwierdził, że takie wywiadownie jak Hindenburg, to dzięki temu, że się zainteresowały naszym rynkiem. To po pierwsze oznacza trochę, że no, podnosi nasz prestiż, że ktoś tak duży się interesuje, ktoś takim małym gdzieś tutaj w środku Europy. To jest jedna kwestia. No a druga, czyli jesteśmy dostrzegalnym rynkiem, a druga kwestia jest taka, że to też jest, znaczy, że czuwa nad nami jakiś taki watchdog, jakiś strażnik, a więc inni nie mogą czuć się bezpiecznie, jeśli chcieliby zrobić jakąś nieładną rzecz. Czy pan się zgadza, że tak summa summarum patrząc ogólnie, to całkiem dobry sygnał dla takiego, powiedzmy, ładu naszego rynku kapitałowego. Tak, no to rzeczywiście, to szkoda, że nie przeczytałem, żałuję, bo to jest paradoksalny wniosek dosyć, ale słuszny, tak, rzeczywiście. No jakimś tam maleńkim, naprawdę zupełnie giełdziątkiem, maleńką spółeczką Hindenburg by się nie zajął. Więc to jest jakaś nobilitacja, niestety dała w skórę tym, którzy posiadali akcje LPP. No ale tak, no to prawda, no zauważają nas, no i od tej strony możemy się cieszyć. To tym optymistycznym akcentem postawiłbym kropkę. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jeżeli podoba Ci się ten materiał, możesz odwdzięczyć się wirtualną kawą. Link do wsparcia znajdziesz w opisie filmu i przypiętym komentarzu.